5 lat. No już w sumie niedługo skończę 10, ale mam jeszcze 9. Jeszcze 9. A jestem skąd? Jestem ze Świebodzic. Teraz takie pytanie, skąd się wzięła ta muzyka w ogóle u Ciebie? Jak to się wszystko rozpoczęło i coś może o innych pasjach też, czy masz jakieś zainteresowania? No dobrze, no to może powiem, kiedy to się zaczęło. Zaczęło to już się w sumie od 3 lat, bo ja już jak miałam 3 latka, bo ja to wiem dlatego, bo ja mam jeszcze takie ze dzieciństwa, takie filmy, które czasem oglądam sobie i że właśnie prawie na każdym widać, jak ja tańczę albo śpiewam. Naprawdę? No, jako trzylatka? Super. A później już 5, tak. No ale na scenie jeszcze nigdy nie występowałam, no i no ale jakby można gdzieś wystąpić, to ja się pchałam, mama mówi. Tak. Ale o innych talentach, no to tak, najbardziej bardzo lubię tańczyć, bardzo. Lubię tańczyć. Tutaj właśnie też chodziłam jeszcze na balet, na breakdance. Też do MDK-u? Tak, tutaj do MDK-u. Ja bardzo lubię też szkicować, a poza tym szkicowaniem to bardzo lubię właśnie aktorstwo, bo ja dostałam puchar z aktorstwa w drugiej klasie, czy tam pierwszej. Super. Byliśmy ze szkołą na takim konkursie? Tak, znaczy nie na konkursie, ale na przedstawieniu takim... jakimś. Przedstawieniu, tak. I tam były różne szkoły i ja grałam babcię. Bo... Babcię? Tak, babcię, no bo nie było właśnie nikogo na babcię, ale ja już w ogóle tego dnia, co wybierali, no to nie było, no a została tylko babcia. I wtedy wybierali, kto najlepiej z naszej szkoły wystąpił i okazało się, że ja dostałam taki mały puchar, a szkoła cała dostała taki większy, ale to i tak... No jasne, każdy puchar to jest coś, każde wyróżnienie, ale też i każdy chyba występ na scenie, nie? Coś znaczy. I jakieś takie nagranie, i klip, i no dobrze, a powiedz mi w takim razie, jak już na co dzień sobie na przykład słuchasz jakiejś muzyki, czy masz jakichś ukochanych artystów albo artystkę, która jest dla Ciebie wielkim wzorem i która na przykład, którą poleciłabyś wszystkim tym, którzy tak do końca w muzyce nie siedzą i jakby chcieliby po prostu posłuchać czegoś dobrego, czego na co dzień słucha Ola? Na co dzień tak, na co dzień to nie słucham, ale jeśli jak już słucham jakieś piosenki, jakbym chciała posłuchać sobie, to zawsze sobie włączam jakieś piosenki właśnie Cleo, bo to jest moja prawie taka ulubiona. Idolka taka? Tak, niby tak dobrze nie śpiewa, ale i tak jest moją ulubioną. Tak dobrze nie śpiewa? Ale ma fajne takie rytmiczne piosenki. I do potańczenia i do pośpiewania, tak? Tak. Idolką to jest na przykład Roxana Węgiel, Vicky Gabor. Ja naprawdę bardzo lubię piosenki Roxany, ale Vicky Gabor chyba troszkę bardziej lubię, ale Roxany też lubię. Pewnie właśnie. Też przez to, że są bardziej taneczne, nie? Tak. No właśnie, no to chyba tyle jak na takich ulubionych. A czy masz jakieś wielkie marzenia takie, które chciałabyś spełnić? Jakiś cel, do którego dążysz? Takie marzenia? Takie, jakbyś teraz miał mieć na przykład jakieś takie największe swoje pragnienia, marzenia. Może, żeby właśnie spełnić swoje marzenia takie, bym chciała bardzo zostać piosenkarką i tancerką. I to jest w sumie takie moje trochę marzenie, żeby to mi na dobre wyszło i żeby to się tak udało. Żeby jakoś nie, że to coś tutaj ludzie nie chcą mnie słuchać albo coś, tylko żeby nie muszą tak super, że ojejku, ale ona pięknie śpiewa, tylko nie, bym chciała, żeby ludzie mnie słuchali. Żebyś po prostu mogła się spełniać. Tak, tym. Żebym mogła w ogóle dla kogoś śpiewać, że ktoś... Dawać im ta radość. Że właśnie ja to czuję, że śpiewam gdzieś tam, na przykład sobie gdzieś śpiewam gdzieś, na przykład tak sobie, na przykład, że śpiewam gdzieś, to czuję, że ludzie na przykład na moje koncerty wydają pieniądze i w ogóle tak czas poświęcają też. I to jest też, że chcą mnie słuchać, bo to też jest takie cenne pieniądze i czas, bo... Czyli że chcą jakby poświęcić swój czas cenny, swoje pieniądze, żebyś mogła dać siebie wszystko i podziękować im tym samym, że ciebie wspierają, a tak dobrze to rozumiem. Tak.
No to super, no to w takim razie trzymam kciuki, ale na przykład zobacz, tak bardzo tutaj wspominasz też o tym teatrze i o tym pucharze za aktorstwo, to może byś na przykład to połączyła, bo wiesz, że są też takie teatry muzyczne, na przykład gdzieś jakiś teatr muzyczny w Gdyni, gdzie mogłabyś być tańczącą, śpiewającą aktorką, wiesz o co chodzi, to byłoby super. Śpiewanie to bardziej jest taki głos operowy. Ja mam taki głos operowy, ale jednak chciałabym wykonywać taki głos operowy, to niekoniecznie. Nie do końca. Właśnie bym chciała takie właśnie melodyjne, takie, no takie innego rodzaju, takie jak właśnie śpiewa Vicky Gabor. Takie rozrywkowe. Mhm. Tak, Vicky Gabor, Roxana Węgel, Cleo, takie o, takie piosenki. Nadaje się do operowego głosu, bo ja mam taki głos operowy, ale jednak nie chciała aż tak bardzo tego wykonywać, na przykład operowego głosu, bo chciała bardziej inny głos. No dobrze, czyli widzisz siebie za te ileś lat na scenie, czy na przykład wyobrażasz sobie też siebie w jakiejś innej roli? Czy na przykład jakbyś teraz wyobraź sobie, że to nagranie puścisz sobie za 10, 15, 20 lat. Jak wyobrażasz sobie siebie? Jak Ola będzie funkcjonować? Gdzie będzie żyła? Czy będzie żyła na tej scenie? Czy na przykład jest jakiś inny plan, który awaryjny masz, że może być na przykład, wiesz, tak dlaczego pytam? Ja na przykład chciałam, jak byłam w twoim wieku, marzyłam, miałam takie jakieś dziwne marzenie, że chciałam zostać dentystką. Tak, dziwne marzenie takie, nie? No. Śpiewającej wokalistki. Tak, chciałam być dentystką, a czy ty masz jeszcze jakiś taki plan, czy tylko scena? Bo ja mam bardzo dużo marzeń i bardzo dużo talentów i jednak ja sobie tak wymyśliłam, że jak na przykład gdzieś się zgłoszę, nie wiem, gdzieś tam sobie do tańczenia albo tam do śpiewania gdzieś się tam zgłoszę, się nie dostaję, no to idę z innymi marzeniami i tak w koło, aż wreszcie któreś marzenie mi wyjdzie, no i wtedy mój talent, któryś się gdzieś dostanę, na przykład, no ja bym chciała pójść na studia takie aktorskie i prezenterskie. Ale wiesz, że prezenterskie studia to akurat w twoim przypadku mogą być doskonałe, bo jak większość dzieci się stresuje przed tym nagraniem, ty w ogóle mogłabyś, Ola, prawdopodobnie sama teraz zadawać mi pytania. Możemy się zamienić. Czego jeszcze nie było, dobra. A coś masz takiego, co ci ciekawi, na przykład, co chciałabyś mnie zapytać? Kiedy ja zaczęłam śpiewać? Wiesz co, zaczęłam śpiewać w szkole podstawowej. To ja była bodajże piąta, szósta klasa podstawówki. Kiedy to pokłóciłam się z moim nauczycielem od muzyki, bo nie chciałam wykonać utworu ludowego, który musiałam zaśpiewać. Pamiętam, że była to piosenka Cebula wstaniała, za cóż ja se będę korale składała, za cóż ja se będę. Strasznie nienawidziałam tej piosenki, nie chciałam tego śpiewać. Pokłóciłam się, powiedziałam, że nie będę tego śpiewać. Okazało się, że musiałam zostać po lekcjach, bo oczywiście to było niegrzeczne zachowanie. I zaśpiewać ten utwór i tak zaliczyć go na jakąś tam ocenę. I okazało się, że pan nauczyciel wtedy pozwolił mi od muzyki zaśpiewać to po swojemu i powiedział, że w sumie to bardzo mu się to podoba i wysłał mnie na zajęcia do Domu Kultury właśnie. Tylko, że ja jestem ze Świdnicy, tak więc trafiłam do takiego właśnie MDK-u, ale w Świdnicy tam rozpoczęłam swoją przygodę. No to to była szkoła podstawowa, czyli mniej więcej, no mniej więcej, być może ty masz teraz lat? 9. O nie, to ja troszkę później zaczęłam śpiewać, no. No troszkę właśnie. Później. Natomiast powiem ci też, że no darłam się przez całe swoje dzieciństwo, nie? Także jakby w domu śpiewałam non stop, natomiast no nie myślałam wtedy o żadnych zajęciach, także dość szybko rozpoczęłaś. Mhm. Ale przecież pani chyba nie mogła tego przewidzieć, że pani na przykład trafi i tak zostanie teraz taką piosenkarką zawodową. No nie, no tego wiesz co, przewidzieć się tego. Z takich marzeń. Wiesz co mi się wydaje, że ja też jakby nawet teraz jakby nagrywając te wywiady z wami krótkie i te rozmowy, też mam taki plan i taki cel, żeby pokazać dzieciom i młodzieży, dzieciom w twoim wieku, młodszym, starszym, że tak naprawdę jakieś takie rady od was też przedstawić im, ale też je pokazać, że właśnie można, bo tu chodzi tak naprawdę o wasz rozwój. Jak wy się rozwijacie, jak się bawicie tym i macie jakby frajdę z tego, co robicie, to jest tak naprawdę kluczem do sukcesu. Bo powiem ci, że ja na samym początku też nie myślałam o tym, że będę w ogóle się tym zajmować. Oczywiście pokochałam to, natomiast powiem ci szczerze, że
będąc troszkę starsza, na zajęcia wokalne chodziłam tylko dlatego, że chciałam posłuchać chłopaka, który mi się podobał strasznie, jak śpiewał, wiesz, tam był taki chłopak, który śpiewał i zawsze przychodziłam, to była moja jedyna motywacja, nie to, żeby pośpiewać, tylko chciałam posłuchać, jak on pięknie śpiewa, tak mi się strasznie podobał i taki, no ładny był, no, ale wiesz, to nie możemy pogadać, bo pan Piotrek się później obrazi, jak posłucha wywiadu. Nie, żartuję oczywiście, natomiast to była taka moja motywacja pierwsza, ale sytuacja była taka, że wtedy w ogóle nie spodziewałam się tego, że będę śpiewać tak naprawdę. Także czasem, wiesz, życie płata figle, a jak pracujesz na coś ciężko, jak naprawdę poświęcasz się temu i jeśli na przykład wybierzesz którąś z tych dróg, ja nie mówię, że to jest muzyczna droga, bo może odnajdziesz się na przykład właśnie na parkiecie, może odnajdziesz się w tańcu, może odnajdziesz się w aktorstwie, ale poświęcasz się temu i zamiast poświęcać czas na różnego rodzaju pierdoły, które wiesz, że teraz w sieci jest tego ogrom i ludzie po prostu, dzieci bardzo często zamiast poświęcić się jakiejś jednej pasji, znaleźć swoją jedną drogę, to po prostu wolą, wiesz, tracić czas na Facebooka, w internecie i tak dalej, i tak dalej. Właśnie ja jeszcze niedawno strasznie, no dość długo oglądałam takie Hejka Tulenki, bo ja lubię Hejka Tulenki, i to rzecz na internecie. Teraz no też często czasem taki leniuszek jest ze mnie, bo ja też często nie śpiewam, no bo jestem taki leniuszkiem, ale jednak na pewno nie spędzam, co najgorsze to nie spędzam na szczęście w internecie, tylko moja młodsza siostra właśnie, ona bierze sobie telefon bez pytania mamy i ogląda sobie tam jakieś duperele, nie? Duperele. Czyli mamy radę dla wszystkich dzieci, żeby nie poświęcać za dużo czasu na duperele, tak? No chociaż jak już ktoś jest strasznie przyzwyczajony, chociaż że... Jak przywiązany do telefonu? No to chociaż żeby tylko na tym, chociaż żeby właśnie tylko na tym internecie takich głupich rzeczy nie oglądać. To coś wartościowego? Tak, bo to chociaż tylko tyle, bo to też jest takie głupie, są tam takie filmiki, takie później dzieci... Słyszycie, moi drodzy? Żadnych dupereli, oglądajcie same wartościowe rzeczy, tak? Tak. Właśnie w moim wieku, później tak szybko dorastają i oni chcą być jak tacy youtuberzy i tacy, no już więksi youtuberzy. To jest piękna rada w takim razie. No dobrze, a czy chcesz kogoś jeszcze pozdrowić? No pozdrawiam moją całą rodzinkę, mojego tatę, moją mamę, siostry młodsze, Maję i Wiktorię. Tak, cały Dom Kultury tutaj i wszyscy, którzy mnie oglądają i poświęcają też trochę czas, ale w sumie takie, jak ja mówię, takie rzeczy, no to chyba można poświęcić akurat na internecie takie rzeczy, bo takie rzeczy są mądre i dają też trochę siły człowieku, że jednak trzeba coś ze sobą zrobić i nie można cały czas siedzieć w domu, ukrywać się. Ja miałam taki czas właśnie... Czyli, ale tym samym zachęcasz, żeby ludzie chodzili na zajęcia? Tak, tak. Żeby spróbowali jakby spędzać troszkę inaczej czas, tak? Tak, i że na przykład jak ktoś ci mówi, że ty masz do tego talent i na te zajęcia, to możesz pójść sobie na te zajęcia, ale jeśli na przykład nie masz talentu, no to szukaj innego. Super. I to jest też piękna rada, która myślę, że wszystkim na koniec się spodoba. Także pięknie dziękujemy. Ola pozdrawia i do zobaczenia.